Chyba Polskie Radio i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Długa Ziemia. Scenariusz i reżyseria Igor Brejdygant. Joshua. Nazywasz się Joshua Valiente. Ja. W jakim celu? Wszystkie te równoległe ziemie są identyczne na wszystkich poziomach. Z wyjątkiem może drobnych szczegółów. Oprócz tego, że są puste. Właściwie to są pełne. Rozległe, mroczne. Milczące puszcze, głębokie, lepkie, zabójcze mokradła. Ale nie ma tam ludzi. Nasza ziemia jest zatłoczona, ale długa ziemia jest pusta. Prawdziwy pech dla Adolfa Hitlera, który nie miał szansy, by gdziekolwiek wygrać swoją wojnę. Spójrzmy. Może wszechświat rzeczywiście się rozgałęzia za każdym razem, kiedy opada liść. Może w każdym ułamku sekundy tworzy miliard nowych odnóg. Wydaje się, że tak nam mówi fizyka kwantowa. Być może zdarzają się też sytuacje wyjątkowe. Kiedy budzi się wulkan, kiedy kometa muska powierzchnię, kiedy prawdziwa miłość zostaje zdradzona. I wtedy dostajemy oddzielną, empiryczną rzeczywistość. Osobny splot kwantowych włókien. Albo coś innego. Może to tylko sen. Wspólna wyobraźnia ludzkości. Długa Ziemia to wielka talia trójwymiarowych kart, ułożona w jakiejś więcej wymiarowej przestrzeni, przy czym każda z nich sama jest w sobie Ziemią. Ale co najbardziej istotne, ta Długa Ziemia stoi otworem. Praktycznie każdy może się przemieszczać w górę i w dół talii, przewiercając się, można powiedzieć, przez same karty. I ludzie zajmują całą tę wolną przestrzeń. Pan Valiente? Bardzo się cieszę, że zechciał pan się u nas zjawić. Nazywam się Selena Jones. Witamy w Instytucie Trans-Earth. Witamy? Nie daliście mi wyboru. Znaleźliście moją skrzynkę pocztową, to znaczy, że jesteście z rządu. Szczerze mówiąc, myli się pan. Prawnicy? Lobzang znalazł kod pańskiej poczty. A kto to jest Lobzang? To ja. Jesteś automatem z napojami? To założenie jest błędne, choć w ciągu kilku sekund mogę przygotować dowolnie wybrany napój. Ale masz z boku napis Polo Cocktail. Proszę, wybacz moje poczucie humoru. Jaki Lobzang? Nie mam nazwiska. W dawnym Tybecie tylko arystokraci i żyjący buddowie je mieli, Joshua. Nie żywię takich pretensji. Jesteś komputerem. A czemu, pytasz? Bo jestem wściekle pewny, że nie ma tam w środku człowieka, a poza tym dziwnie się wyrażasz. Zapewniam, panie Valiente, jestem bardziej wymowny i elokwentny niż ktokolwiek, kogo pan w życiu poznał. I rzeczywiście nie przebywam we wnętrzu tego automatu z napojami. Przynajmniej nie w całości. Jest wyjątkowy. Fizycznie jest komputerem, ale kiedyś był, jakby to określić, tybetańskim mechanikiem motocyklowym. No, a jak trafił z Tybetu do środka automatu Polo Cocktail? To długa historia, panie Valiente. Lobzang był pierwszą maszyną, której udało się przekonać sąd, że jest istotą ludzką. Oświadczył po prostu, że reinkarnował się jako program komputerowy. Kilku powołanych świadków potwierdziło zdumiewającą dokładność wspomnień Lobzanga z poprzedniego życia. Ale co on w ten sposób zyskał? On jest tutaj i nie jest z drewna, wiesz. Przepraszam? Co zyskałem,
prawa obywatelskie, bezpieczeństwo, prawo do posiadania własności. I wyłączenie cię byłoby teraz morderstwem? Owszem, nawiasem mówiąc, byłoby też fizycznie niemożliwe, ale nie wchodzimy w takie szczegóły. Czyli sąd uznał, że jesteś człowiekiem? Wiesz, nigdy właściwie nie istniała prawna definicja człowieka. I teraz pracujesz dla Transurf? Jestem współwłaścicielem. Douglas Black, założyciel, bez wahania zaproponował, żebym został jego partnerem. Do prawdy? Wracajmy do interesów. Pańskie wizyty na ziemi są ostatnio raczej nieczęste. Zawsze jestem na ziemi. Wie pan, o co mi chodzi. Na tej ziemi podstawowej, czy choćby jednej z niskich ziem. Nie jestem do wynajęcia. Lubię pracować sam. To właśnie sprawia, że jest pan dla nas użyteczny. Proszę pomyśleć, przed długą ziemią w całej historii ludzkości nikt nigdy tak naprawdę nie był sam. Najdzielniejszy żeglarz zawsze wiedział, że gdzieś ktoś jest. Wszyscy mieli świadomość, że inni ludzie to tylko kwestia odległości. Chcecie, żebym wyruszył na długą ziemię? W tej dziedzinie jest pan wyjątkowo utalentowany. Chcemy, Joshua, żeby wyruszył pan do wysokich Megerów. Wysokie Megery. Światy oddalone o ponad milion kroków od ziemi. Po co? Dla najbardziej niewinnych powodów, żeby zobaczyć, co tam jest. Zastanów się, Joshua. Jeszcze 15 lat temu ludzkość miała tylko jeden świat i marzyła o planetach Układu Słonecznego, martwych i bardzo kosztownych w kolonizacji. A teraz mamy klucz do większej liczby światów, niż możemy policzyć. I ledwie zaczęliśmy badać te najbliższe. Teraz mamy szansę się tym zająć. My? Zabieram cię ze sobą? Na tym polega ten numer? Komputer mi płaci, żebym go woził? Tak. Z grubsza o to właśnie chodzi. A zgodzę się z powodu? Badaliśmy pana Joshua. Okazuje się, że najwcześniejszy ślad, jaki zostawił pan w aktach, to meldunek Moniki Jensen, policjantki z Madison, złożony zaraz po samym dniu przekroczenia. Wspomina o tajemniczym chłopcu, który powrócił i sprowadził ze sobą inne dzieci. Dawniej nazwano by pana celebrytą. A jeszcze dawniej nazwano by pana czarownikiem. Dzień dobry, Joshua. Żałuję, że nie możesz mnie zobaczyć, ale prawdę mówiąc, bardzo mało jest mnie tutaj do zobaczenia. A obserwacja tego, co jest, z pewnością by cię znudziła. Powinienem wcześniej zwrócić na to uwagę. Tak, chodzi mi o ogień. Och, nie przejmuj się, Joshua, nie czytam w myślach, jeszcze nie. Co kilka sekund spoglądałeś na płomienie, a masz skłonność, żeby przy liczeniu bezgłośnie poruszać wargami. Co ciekawe, nikt dotąd nie zauważył tej usterki, ale oczywiście, Joshua, ty zauważasz. Patrzysz, słuchasz i analizujesz, a w tej swojej obszernej czaszce odgrywasz sobie filmy ze wszystkimi możliwymi rozwinięciami tej sytuacji, jakie tylko potrafisz sobie wyobrazić. Mówiono kiedyś o angielskim polityku, że jeśli kopniesz go w tyłek, nawet mięsień nie drgnie mu na twarzy, dopóki nie zdecyduje, jak ma zareagować. Ta czujność to jedna z cech, które czynią cię tak użytecznym. Nie należysz też do osób strachliwych, prawda? Nie wykrywam u ciebie nawet śladu lęku, absolutnie nic. Przyczyną, jak sądzę, jest fakt, że jesteś jedyną osobą, która znalazła się w tym ufortyfikowanym pomieszczeniu i wie, że w każdej chwili może stąd wyjść. Dlaczego? Ponieważ możesz przekraczać bez krokera, tak. Wiem także o tym. I potem nie robi ci się niedobrze. Selena mówiła, że masz mi coś do powiedzenia. W sprawie Komisji Senackiej. A tak, co do ekspedycji. Wpakowałeś się z nią w niezłe kłopoty, prawda? Joshua... Jesteśmy tu tylko my dwaj, zgadza się? Nie ma powodu, abyś bez przerwy powtarzał, jak mam na imię. Wiem, czemu to robisz. Dominacja? Może nie jestem zbyt mądry, Lobzangu, ale nie trzeba wielkiej mądrości, żeby odkryć, jakie są reguły. Wiesz,
z charakteru jesteśmy całkiem podobni, drogi przyjacielu. Na razie poprzestańmy na znajomych. Oczywiście. Ale chciałbym zostać twoim przyjacielem. Uważam cię za osobnika wyjątkowo wartościowego. Jesteś inteligentny, Joshua. W przeciwnym razie nie przetrwałbyś tak długo samotnie na długiej ziemi. A przy okazji mój śmiech nie jest nagrany. Za każdym razem to niepowtarzalny produkt chwili. Ten był przeznaczony tylko dla ciebie. Wiesz, byłem kiedyś człowiekiem. Nadal jestem. Spróbujmy poznać się lepiej. Chcę ci pomóc i oczywiście chcę, żebyś ty mi pomógł. Nie przychodzi mi do głowy żaden lepszy kandydat na wyprawę, jaką planuję. Myślę, że może ci się to spodobać, Joshua. Lubisz przebywać z dala od zgiełku. Tytuł Thomasa Hardiego był raczej ironiczny. Bohaterowie nie żyli naprawdę w spokoju. Ależ naturalnie. Wpadłem na taki całkiem dobry pomysł, żeby od czasu do czasu trochę się pomylić, a nie raz po raz wychodzić na wszechwiedzącego. Aż tyle jestem wart? Czymże jest wartość, Joshua? Czymże jest cena dzisiaj, kiedy fizyka długiej ziemi oznacza, że każdy z nas, jeśli zechce, może mieć cały świat tylko dla siebie? Jak możesz mi pomóc, Lobzangu? Wiem, że w tym, co się przydarzyło podczas ekspedycji kongresowej, nie było twojej winy. Mogę to udowodnić. Dupki. A tak, dupki. Tak ich opisałeś na wstępnym przesłuchaniu. Nieznany gatunek naczelny, przypominający wyjątkowo niemiłe, drapieżne pawiany. Podejrzewam jednak, że towarzystwo linneuszowskie odrzuci twoje zgłoszenie. Nie zabiłem tych ludzi, jasne? Mogę sobie radzić całkiem sam, ale nie mam powodu, żeby kogokolwiek zabijać. Czytałeś raport? Wydaje mi się, że wstępny werdykt był dla ciebie trochę niesprawiedliwy. Pozostawił wątpliwości. Ale mogę udowodnić, że jakiś kilometr od obozowiska, obok jeziorka, sterczy z ziemi czarna skała, tak jak mówiłeś, a za nią wciąż leżą szczątki osobnika Alfa, którego zestrzeliłeś. Skąd to wszystko wiesz? Prześledziłem wasze kroki. Meldunki, jakie składałeś, były całkiem dokładne. Potem wróciłem. Wróciłeś? Kiedy? Wczoraj. Wczoraj wróciłeś tutaj? Wyruszyłem i wróciłem wczoraj. Nie da się tak szybko przekraczać. Ty tak uważasz, Joshua. Ale przekonasz się w odpowiednim czasie. Czyli jeśli wyruszę z tobą, zdejmiesz mi skargę komisji śledczą? Tak, absolutnie, obiecuję. A jeśli się nie zdecyduję, to co wtedy? I tak załatwię sprawę z tym dochodzeniem. Moim zdaniem zrobiłeś wszystko, co możliwe, a śmierć tych ludzi na pewno nie była twoją winą. Dowody na to zostaną komisji przedstawione. Prawidłowa odpowiedź. A, wiesz, że trzask na kominku wydaje się teraz całkiem losowy? Tak, usterka była łatwa do usunięcia. Pomyślałem, że poczujesz się bardziej swobodnie. Witam na pokładzie, Joshua. Jak ci się podobała podróż do tej pory? Dzisiaj samolot należy tylko do ciebie. Za sobą znajdziesz główną sypialnię, podobno wręcz niezwykle wygodną. Nie wahaj się przed skorzystaniem z prysznica. Lot ma być długi, prawda? Spotkamy się na Syberii, Joshua. Korporacja Blacka ma tam podziemną firmę. Wiesz, co to znaczy? Tak, zakład poza zasięgiem radarów. Słusznie. Aha, wspominałem już o Syberii. Nawiasem mówiąc, macie żywego pilota. Wydaje się, że ludzie lubią mieć przy przyrządach ciepłe, umundurowane ciało, ale nie denerwuj się. W realnym sensie to ja jestem przyrządami. Witaj w nie ma takiego miejsca, Joshua. Mam nadzieję,
że i w przyszłości wybierzesz linie lotnicze, nie ma takich. W szafce przy drzwiach znajdziesz termiczną bieliznę i odpowiednią odzież. Kto dostarczył samolot? Aha, podobał ci się lot Lirem. Jest własnością pewnego holdingu. Wypożyczają go niekiedy pewnej gwieździe rocka, która dzisiaj marudzi, że odrzutowiec jest niedostępny z powodu remontu. Wkrótce jednak zapomni o tym, gdyż odkryje, że jej najnowszy album jest na liście przebojów o 2 miejsca wyżej niż wczoraj. Wielkie są możliwości Lobzanga. Ale skoro jesteśmy już w drodze, to zachód. Naprawdę nim jesteś? Nie potrzebujesz krokera? Świetnie się czujesz? Jak ty to robisz? Nie wiem, pewnie wrodzona zdolność. Przekroczysz jeszcze 3 kroki na zachód. Wszędzie są poczekalnie. A ty takich nie potrzebujesz. I znowu witam na pokładzie. Joshua, paskudna pogoda, nie sądzisz? Ale nie przejmuj się. Wkrótce będziemy ponad nią, a raczej poza nią. Odłączyliśmy się od kratownicy? Zaczął się lot? Nie ściągałbym cię tutaj, gdybyśmy nie byli gotowi. Pod nami już zwijają obozowisko i wkrótce tę bazę spotka nieco skromniejsza wersja upadku meteorytu tunguskiego. Dla bezpieczeństwa, jak się domyślam. Oczywiście. Co do robotników, to dość barwna ekipa. Rosjanie, Amerykanie, Europejczycy, Chińczycy. Nikt z nich nie należy do takich, którzy lubią rozmawiać z władzami. Bystrzy ludzie pracowali już dla wielu panów, bardzo użyteczni i mający tak cudownie krótką pamięć. Witam na Marku Twainie, rozgość się. Wzdłuż korytarza znajduje się 6 identycznych kabin mieszkalnych. Wybierz, którą zechcesz. Możesz zrzucić zimową odzież. Zwróć też uwagę na te niebieskie drzwi. Prowadzą do laboratorium, warsztatu i pomieszczeń produkcyjnych między innymi. Wolałbym, żebyś nie wchodził za nie bez zaproszenia. Masz jakieś pytania? Czy musiał być taki wspaniały Lobzangu? A czemu unikać wspaniałości? Przecież i tak nie możemy się ukryć. Chciałem, żeby mój statek badawczy był jak chińskie baohuany, okręty skarbowe w XV wieku, budzące podziw mieszkańców Indii i Arabii. Podziw wzbudzisz na pewno, to jasne. Rozumiem, że nie ma tu niczego z żelaza? Obawiam się, że nie. Nieprzepuszczalność bariery rzeczywistości dla żelaza pozostaje tajemnicą nawet dla naukowców korporacji Blacka. Mają mnóstwo teorii, ale bardzo niewiele rezultatów. Wiesz, kiedy mówiłeś o wyprawie, wyobrażałem sobie, że jakoś będę cię nieść. Ależ skąd? Jestem wbudowany w systemy. W pewnym sensie cały sterowiec jest moim ciałem. Zatem, Joshua, to ja będę niósł ciebie. Tylko istoty świadome mogą przekraczać. Tak, a ja, podobnie jak ty, jestem świadomy. Oczywiście nic by z tego nie wyszło, gdybym nie był istotą świadomą. To kolejny argument, że jestem realną osobą, prawda? Wypróbowałem już tę technikę, zresztą wiesz o tym. Mówiłem przecież, że prześledziłem trasę twojej wcześniejszej ekspedycji. Poważnie liczysz, że zaryzykuję życie w tym czymś? Więcej. Jeśli to coś zawiedzie, liczę, że przeniesiesz mnie do domu. To jest szaleństwo. Możliwe. Ale zawarliśmy umowę. Witaj znowu. Pomyślałem, że odpowiednio się ubiorę na start naszej dziewiczej podróży. Przepraszam, miło poznać cię osobiście. Jak myślisz, co tam znajdziemy, Lobzangu? Sądzę, że wszystko jest możliwe, jeśli dotrzemy odpowiednio daleko, może nawet smoki. Przypuszczam, że możemy się spodziewać wszystkiego, co może istnieć w warunkach tej planety, w ramach ograniczeń praw fizyki, a także należy pamiętać, że planeta nie zawsze była tak spokojna jak obecnie.
Na przykład wszystkie stworzenia na Ziemi zostały wykute na kowadle grawitacji, co wpłynęło na ich rozmiary i morfologię. Dlatego jestem raczej sceptyczny co do możliwości spotkania opancerzonych gadów, które latają i zioną ogniem. Jednakże nie byłbym człowiekiem, gdybym nie wziął pod uwagę pewnego istotnego czynnika, mianowicie tego, że mogę całkowicie się mylić. A to by było bardzo ekscytujące. No cóż, przekonamy się, o ile sterowiec rzeczywiście przekroczy. Prawdę mówiąc, przekraczamy już od mniej więcej minuty. Jak ci się podoba lot? Na razie świetnie. Polecimy wzdłuż równoleżnika na zachód, mniej więcej. Bez trudu utrzymamy prędkość 50 km na godzinę. Przyjemne, spacerowe tempo. Jesteśmy tu po to, żeby badać. W ten sposób za parę tygodni powinniśmy dotrzeć do cienia kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Wiesz, Lobzangu, poczytałem trochę o tobie, kiedy już wróciłem do domu po naszej rozmowie w Transurf. Ludzie mówili, że najsprytniejsze, co może zrobić superkomputer w chwili, kiedy go włączą, to zadbać o to, żeby nie dało się go już wyłączyć. I że ta historia z reinkarnacją Tybetańczyka to tylko przykrywka właśnie po to, żeby nie mogli cię wyłączyć. Wszyscy o tym rozmawialiśmy, aż siostra Agnes powiedziała, że przecież jeśli komputer ma pragnienie, żeby go nie wyłączono, to znaczy, że ma poczucie siebie, a więc posiada duszę. Wiem, że papież później zadekretował inaczej, ale w sporze siostry Agnes z Watykanem zawsze stanę po stronie siostry Agnes. Chętnie spotkam się kiedyś z siostrą Agnes. Rozumiem, co powiedziałeś. Dziękuję ci, Joshua. Skoro już mi dziękujesz, to może odpowiesz też na jedno pytanie. Czy to ty, Lobzangu? Czy też jesteś na podstawowej w jakimś systemie pamięci na mit? Czy to istotne pytanie? Oczywiście, że istotne, Joshua. Na podstawowej jestem rozproszony po wielu bankach pamięci i systemach przetwarzania danych. Gdybym chciał, mógłbym uznać swoją jaźń za podzieloną na pewną liczbę centrów, czy też ognisk świadomości. Ale jestem człowiekiem. Jestem Lobzangiem. Pamiętam, jak to było, kiedy wyglądałem na świat z kostnej groty, z jedynego pozornego ogniska świadomości. I w ten sposób to utrzymuję. Jestem tylko jeden ja, Joshua. Tylko jeden Lobzang, chociaż mam rozrzucone na kilku światach kopie rezerwowe. I owo ja towarzyszy ci w naszej wyprawie. Cieszę się, że jestem tylko standardową istotą ludzką. No, mniej więcej w twoim przypadku. Czy masz coś przeciwko kotom? Kicham przy nich. Przy Shimi nie będziesz. Shimi? Kolejny prototyp dla Trans-Earth. Umie wyszukiwać myszy w podczerwieni i ma doskonały słuch. Ogłuszy ofiarę lekkim szokiem elektrycznym, połknie, wprowadzając do specjalnie skonstruowanego żołądka z małym podajnikiem żywności i wody, a następnie dostarczy do niewielkiego wiwarium, gdzie mysz może żyć szczęśliwie, dopóki nie zostanie przeniesiona w inne miejsce. Sporo wysiłku dla jednej myszy. A taka jest droga buddysty. Ten prototyp jest czysty i higieniczny. Nie skrzywdzi zdobyczy. Dlaczego się zatrzymaliśmy? Popatrz w dół. Lornetki są w szafkach. Pomyślałem, że zaciekawi cię ten ślad człowieczeństwa. Poza tym czas wypróbować moją rezerwową jednostkę mobilną. To znaczy? Ciebie. Jesteś moim ostatnim zabezpieczeniem, Joshua. Dlatego cię tutaj ściągnąłem, a poza tym twój zestaw nie jest jeszcze kompletny. Chyba sobie żartujesz. Jest lżejszy niż wygląda. Spodziewasz się, że pójdę badać ziemię milion z papugą na ramieniu? Niech będzie papuga, jeśli musi.
Nie spodziewałem się po tobie próżności, Joshua. Kto cię zobaczy? Poza tym będę widział to, co ty widzisz, słyszał, co ty słyszysz. A gdybyś wpadł w kłopoty... To co ona zrobi? Zniesie jajo? Po prostu noś ją, Joshua. Proszę. Zakładam, że wszystko to widzisz, Lobzangu. Są tu takie małe chorągiewki zaznaczające pierścienie słojów. Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Ale po co? Żeby na podstawie słojów drewna badać zmiany klimatu. Tak samo jak na podstawowej. Co ciekawe, takie badania wykazują, że odstęp między sąsiednimi światami jest zwykle rzędu 50 lat. Joshua, te stworzenia sunące ostrożnie w twoją stronę rozmawiają o tobie. Choć wątpię, żebyś cokolwiek słyszał, ponieważ mają bardzo wysokie głosy. Komunikacja między tymi istotami jest też dość złożona i zaczęła nabierać tempa, jakby dochodziły do jakichś wniosków. Ta rozmowa zanika i powraca, bo one bez przerwy przekraczają, tam i z powrotem. Są niemal zbyt szybkie, by dało się je zaobserwować. Stop, cofnij. Powiedziałeś co? Przekraczają? Przekraczające zwierzęta? To coś nowego. Owszem. Nawiasem mówiąc, nie widzę powodu do obaw. Nie widzisz powodu do obaw? Wiesz, wyglądają mi na zaciekawione, a nie głodne. Możliwe, że bardziej boją się ciebie niż ty w tej chwili ich. A co skłonny jesteś na to postawić? Moje życie na przykład? Pamiętaj już, że to ja zbudowałem Marka Twena. I on, to znaczy oczywiście ja, obserwuję cię bez przerwy. A skoro tak, czy... zechciałbyś teraz zaśpiewać piosenkę? Piosenkę? Jaką piosenkę? No, jakąkolwiek. Coś skocznego. Po prostu śpiewaj. Chwała wodzowi, bo wodza chwalić trzeba. Chwała wodzowi, bo pod to wodzem jest. Interesujący wybór, co ciekawe. Śpiewają do ciebie, wykorzystując częstotliwości, które uważamy za normalne, ale między sobą porozumiewają się ultradźwiękami. Czy jest w ogóle coś, co cię niepokoi, Lobzangu? Oczywiście. Wszystko mnie niepokoi, zwłaszcza rzeczy, o których nie wiem i nie mogę ich kontrolować. W końcu wiedzieć to moje zajęcie, moja praca, mój sens istnienia. Jednakże moje zdrowie psychiczne jest na poziomie optymalnym, należy to wyraźnie stwierdzić. Nie wiem nawet, gdzie mógłbym znaleźć rower dla dwojga, chociaż jestem przekonany, że w ciągu kilku godzin potrafiłbym wyprodukować rozsądnie szybki tandem. Nie wiesz, o czym mówię, prawda? Dzisiaj wypróbujemy opcję kina, a główną atrakcją będzie 2001. Musimy uzupełnić twoją edukację, Joshua. Przyjmując na chwilę, że istotnie jesteś człowiekiem. Z ludzkimi słabościami. Czy to możliwe, żebyś uległ stresowi? Jeśli tak, dobrze by ci zrobiło, gdybyś od czasu do czasu znalazł sobie jakąś rozrywkę. Umiesz walczyć? Joshua, mogę całe połacie ziemi zmienić w pustynię. Nie. Chodzi mi o walkę wręcz. Wytłumacz. Lekki sparring... od czasu do czasu pozwala się rozluźnić. To bardzo ludzka rozrywka. Miałbyś też okazję, żeby przeanalizować reakcję tego twojego ciała. No jak? Co ty na to? Przepraszam. Oglądałem właśnie Rumble in the Jungle. Co takiego? Łomot w dżungli, tak? Walkę George'a Foremana z Muhammadem Alim. Zawsze starałem się przygotować do lekcji, Joshua. Widzę, że Ali zwyciężył dzięki podstępowi jako bokser starszy i bardziej doświadczony. Chcesz powiedzieć, że masz w jakiejś podręcznej pamięci każdy transmitowany w telewizji pojedynek bokserski? No tak, oczywiście. A czemu nie? A, przewidując i ekstrapolując, zacząłem już produkcję dwóch par rękawic treningowych oraz jednego plastikowego ochraniacza na twoje genitalia. Łomot w dżungli to nie był mecz sparingowy. Rozumiesz chyba, Lobzangu, to była raczej mała wojna. Studiowałem zasady sparingu przez odpowiednio długi czas. Ściślej mówiąc, przez 2 milionowe sekundy. Przepraszam, czy zabrzmiało to, jakbym się przechwalał?
Zabrzmiało to, jakbyś przesadzał w celu osiągnięcia efektu żartobliwego. Dobrze, tak właśnie miało być. Teraz to zabrzmiało, jakbyś się przechwalał. Sparring. Zdrowe ćwiczenia fizyczne. Pozwala doskonalić części mózgu odpowiadające za obserwacje, dedukcje i przewidywanie, a także, co równie ważne, rozwijać ducha szlachetnej walki. Sugeruję, byśmy stosowali reguły opracowane raczej dla meczów treningowych niż do prawdziwych walk. Doprawdy. Joshua, szanuję twoją skromność, każącą ci stawać do mnie tyłem, kiedy wciągasz szorty, ale naprawdę nie ma już potrzeby. Do wszystkiego bierzesz się na poważnie, prawda? O co ci chodzi? Wiesz co, Joshua? Pogadajmy może o naturalnych kroczących, takich jak ty. Jesteś niezwykły, ale niejednostkowy. Chcę ci opowiedzieć o twojej matce, o Marii. Co? Co z moją matką? Siostra Agnes opowiedziała mi wszystko, co chciałem wiedzieć. Nie wydaje mi się, ponieważ nie wiedziała wszystkiego. I muszę zaznaczyć, jeśli pozwolisz, że cała prawda jest generalnie dobrą prawdą. I prawdą, która bardzo wiele wyjaśnia. Myślę, że dobrze będzie, jeśli ją poznasz. A jeśli sobie życzysz, to zapomnę o całej sprawie. To znaczy, dosłownie usunę ten temat z moich banków pamięci. Na dobre. Wybór należy do ciebie. W jakim świecie mógłbym powiedzieć cokolwiek innego niż... Opowiedz mi o niej. Twoja matka była bardzo młoda, kiedy zaszła w ciążę. O wiele za młoda. Dom najwyraźniej zawiódł w tym względzie. Nawiasem mówiąc, twój ojciec pozostaje nieznany. Nawet dla mnie. Wiem. Maria nic mi o nim nie mówiła. Pod dawnym reżimem jej życie stało się codzienną pokutą. Ówczesny system byłby całkowicie niedopuszczalny w dzisiejszych czasach, zresztą w każdych czasach. Choć kiedyś mógł być tolerowany. Wiem, że ktoś odebrał jej bransoletkę z małpkami. Drobiazg, ale była prezentem od jej matki i chyba wszystkim, co miała własnego. Owszem. Tego wieczoru, gdy zaczęły się bóle porodowe, Maria próbowała uciec z domu. Wpadła w panikę i przekroczyła. I wtedy pojawiłeś się ty. Właściwie to Maria przekroczyła dwukrotnie. Urodziła cię i wróciła na podstawową, ale uświadomiła sobie, co zrobiła i przekroczyła znowu. A kiedy powróciła, przyniosła cię ze sobą, owiniętego w jej różowy sweter z angory i wręczyła zdumionej siostrze Agnes, która nic tego nie rozumiała. Niestety, Joshua, Maria zmarła wskutek krwotoku poporodowego. Bardzo mi przykro. Siostra Agnes, choć reagowała szybko, nie zdołała jej pomóc, ale to wszystko powoduje, mój przyjacielu, że stajesz się kimś absolutnie wyjątkowym. Ponieważ w chwili narodzin, choć tylko na minutę czy dwie, byłeś prawie na pewno jedyną osobą we wszechświecie. Całkowicie samotną. Absolutnie samą. Nie znałeś tych szczegółów, prawda? Czy pomogły ci trochę lepiej zrozumieć siebie? Mam coś dla ciebie. Przypuszczam, że twoja matka bardzo chciała, abyś to dostał. Bransoletka z małpkami. Dziękuję. Dlaczego ludzie do przekraczania w ogóle potrzebują krokerów? Być może przyczyna jest mniej bezpośrednia, niż sobie wyobrażamy.
Krótkie notatki pozostawione przez Lindsaya stwierdzają, że pozycja każdego ze składników jest kluczowa i montaż wymaga absolutnej precyzji. W ten sposób budujący Crocker całkowicie skupia uwagę na swoim zadaniu. Konieczność zestrojenia dwóch ręcznie nawiniętych cewek przypomina mi strojenie wczesnych detektorów metalu. Pozostałe elementy chyba są tam dla efektu, ale efekty są bardzo ważne. Nawijanie samych cewek jest szczególnie hipnotyczną czynnością. Jeśli wolno mi znów być przez chwilę Tybetańczykiem, to uważam, że mamy tu do czynienia z technologiczną mandalą, zaprojektowaną, by pchnąć umysł do stanu subtelnie odmiennego. Ta mandala zamaskowana jest jako coś należącego do zwyczajnej zachodniej techniki. A więc akt budowy Crockera pozwala nam przekraczać, nie sam aparat. Osobiście przeszedłem przez fizyczny proces budowy za pośrednictwem jednostki mobilnej. Mógłbym teraz zaryzykować sugestię, że jest to otwarcie w naszych umysłach drzwi, o których istnieniu większość nie miała pojęcia. Jednakże niektórzy w ogóle nie potrzebują Crockerów, co odkrywają, przekraczając przypadkowo z rozbitym aparatem albo w panice, w ogóle bez niego. Wszyscy jesteśmy naturalnymi kroczącymi. Tylko że większość z nas o tym nie wie. Albo potrzebujemy tej pomocy, żeby uruchomić odpowiednie partie mózgu. Coś w tym rodzaju. Przebadano już dostatecznie wielu ludzi, aby pokusić się o pewne zgrubne statystyki. Uważa się, że mniej więcej piąta część ludzkości to naturalni kroczący, dla których długa ziemia jest dostępna równie łatwo jak park miejski, bez żadnego wspomagania. Może po niewielkim treningu czy wzmocnieniu tych psychicznych zdolności. A z drugiej strony około 1/5 w ogóle nie jest w stanie opuścić ziemi podstawowej, chyba że ktoś ich poniżająco przeniesie. Czyli całkiem nagle ludzkość została podzielona w sposób fundamentalny. Tak wiele nam ucieka, Lobzangu. Nawet jeśli zatrzymamy się w jakimś świecie i tak ledwie zdążymy się rozejrzeć, a już ruszamy dalej. Mimo twoich sond i rakiet, wszystko co mamy do dyspozycji to jeden po drugim pierwszy rzut oka. Gdzie teraz jesteśmy? Zakładam, że rozumiesz to pytanie w terminach ziemskiej geografii. A mniej więcej koło północnej Kalifornii. A czemu pytasz? Zróbmy sobie przerwę, dobrze? Spędźmy choć jeden cały dzień w jednym miejscu, żeby wyluzować, zgoda? I przeżywać. Dzień i noc, jedną dobę, inaczej zwariuję. Trudno mi protestować. Znajdę odpowiednio ciekawy świat i zatrzymam przekraczanie. A że jesteśmy nad Kalifornią, może chciałbyś, żebym ci wyprodukował deskę surfingową? Haha. Zmieniłeś się, Joshua, wiesz o tym? Bo z tobą dyskutuję. Szczerze mówiąc tak, jestem zaintrygowany. Stałeś się szybszy, bardziej stanowczy, mniej podobny do osobnika, który snuje się we własnym umyśle. Oczywiście nadal jesteś sobą. Właściwie zastanawiam się nawet, czy nie jesteś bardziej sobą niż byłeś od bardzo dawna. Zwłaszcza teraz, kiedy wiesz, jak przyszedłeś na świat. Nie drąż tego, Lobzangu. Dziękuję za bransoletkę, ale nie jesteś moim terapeutą. Może podróż poszerza umysł. Joshua, gdyby twój umysł stał się jeszcze trochę szerszy, zacząłby ci się wylewać uszami. Nie zatrzymywaliśmy się codziennie, ale i tak trudno zbyt wiele zaobserwować z góry. Posłałem na dół jednostkę mobilną. Obejrzyj przekaz na żywo. Trolle? Najwyraźniej. Muzykolodzy będą potrzebowali 100 lat, żeby rozpracować strukturę ich śpiewu. Chyba sobie nie przeszkadzają różne odmiany. Ewidentnie nie. Podejrzewam, że w tej konkretnej społeczności stały się współzależne. Prawdopodobnie mają nieco odmienne zakresy działania zmysłów, więc jeden z gatunków może wykryć zagrożenie przed innymi. Wiemy na przykład, że trolle używają ultradźwięków.
podobnie spotyka się pływające razem różne gatunki delfinów. Nie? Zadziwiający obrazek, prawda? Hmm? To jak sen o ewolucyjnej przeszłości człowieka. Wiele typów hominidów razem. Ale co z przyszłością, Lobzangu? Co się stanie, kiedy ludcy koloniści na poważnie zajmą się tym światem? Jak coś takiego zdołasz przetrwać? To już całkiem inny problem. A co się stanie, jeśli coś pchnie je wszystkie na wschód w ramach wielkiej migracji? Masz ochotę zejść na dół? Nie. Wolę poczytać. Masz jakieś sugestie? Pod gołym niebem? To pod wieloma względami najlepsze dzieło Twena. Baw się dobrze. W porządku? W porządku. Jestem gotów do zejścia. Lobzangu, to ognisko? Które rozpalił ludzie? Tak się wydaje. Znajdziesz ją, jak opala się wśród dinozaurów. Dinozaurów? Ona opala się? No musisz sam to zobaczyć. Tylko uważaj, Joshua. Dinozaury wydają się całkiem przyjazne. No, przynajmniej niektóre. Ale ona może ugryźć. Lobzangu? Widziałem to, widzę. Jurajski obiad. Raczej przekąska. Spotkaliśmy dinozaury? To nie dinozaury, choć spodziewałem się, że użyjesz tej nazwy. Poważnie? To była samica, rodzaj torbacza, jak sądzę. Gdybyś miał szansę, zauważyłbyś w torbie na brzuchu jej młode rozmiaru ciężarówki. Później pokażę ci zdjęcia. Zabawne są, prawda? Są całkiem niegroźne, jeśli się ich nie atakuje. Całkiem inteligentne. Mają podział obowiązków i używają przedmiotów, które można by nazwać narzędziami. A przynajmniej patyką do wykopywania małży. Na dodatek budują prymitywne, ale trwałe łódki, całkiem skomplikowane pułapki na ryby. A to oznacza obserwacje, dedukcje, refleksje, pracę zespołową i koncepcję dzisiejszego wysiłku dla lepszego jutra. Nie sądzisz, że należałoby już zamknąć usta? Znam cię. Jesteś Joshua Valiente. Wiedziałam, że prędzej czy później na siebie wpadniemy. Światy są małe, przyznasz. Kim jesteś? Możesz nazywać mnie Sali. Zaprosił na statek. Skusi ją. Mamy tu świetną kuchnię, choć muszę zauważyć, że ty nie potrafisz tego docenić. Zaproponuj seks. Wszystko jedno, ale sprowadź ją na ten przeklęty statek. Ty naprawdę nie masz pojęcia o ludzkich relacjach. O czym tak myślisz? Z kim rozmawiałeś? Z kapitanem mojego statku. Naprawdę? Chodzi ci o ten śmieszny, latający worek gazu? A jak duża jest załoga tego potwora? Kapitan chciałby, żebyś weszła na pokład. Na pokład tego czegoś? Nie ma żadnych szans, drogi panie, bez urazy. Jednakże, macie tam mydło? Oczywiście robię własne z ługu, ale nie odmówiłabym czegoś delikatniejszego dla skóry. Jestem pewien. A może o zapachu różanym? To wszystko? Kawałek czekolady? Oczywiście. W zamian proponuję informacje. Zgoda? Posłuchaj, wrócę teraz na górę po trochę mydła i czekolady, zaraz tu wracam, dobrze? Tylko nie odchodź. Nie odchodź, dobrze? Coś podobnego, prawdziwy dżentelmen. Założę się, że w dzieciństwie byłeś skautem. Jak się tu dostałaś, Sali? Zawrzemy umowę. Ja będę szczera z tobą, a ty ze mną. O pewnych granicach. Pozwól, że powiem ci teraz, co myślę, że już o tobie wiem.
Po pierwsze, w tym wielkim dziwadle na górze przebywa tylko jedna osoba. Wielki statek jak na dwójkę ludzi, prawda? Po drugie, wygląda na bardzo kosztowny, więc musi należeć do tej czy innej korporacji. Zgaduję, że to Douglas Black. Ani słowa z dowództwa? Prędzej czy później każdy, kto posiada interesujący dla Douglasa Blacka talent, zaczyna dla niego pracować. Tak jak mój ojciec. Nie jestem pracownikiem Blacka. Wiesz, w ich sztabie w New Jersey każdy nosi w uchu małą słuchawkę. Taką jak twoja. Żeby Douglas kiedy tylko zechce mógł porozmawiać z nim osobiście. Ale pewnego dnia mój ojciec powiedział, nie mam zamiaru dłużej tego nosić. I w tej chwili, Joshua, wyświadczysz mi uprzejmość i wyjmiesz to. Ała. Twój ojciec pracował dla Blacka. A co robił? Wynalazł Crocker. Twój ojciec to William Lindsay? Tak. Jesteśmy rodziną kroczących, naturalnych kroczących. Mój dziadek potrafił przekraczać, moja matka potrafiła, ja też potrafię. Ale ojciec nie. Dlatego musiał stworzyć jakiś rodzaj Crockera. Prowadził podwójne życie. Ukrywał swoje prace nad Crockerem. Tato lubił mieć sekrety. Podobno nauczył się tego za swoich hipisowskich czasów, kiedy w piwnicy trzymał plantację marihuany. Taka jest moja historia. Zawsze przekraczałam, dorastałam, przekraczając. Tymczasem ty musiałeś sam odkryć przekraczanie, prawda? Słyszałam, że wychowywały cię zakonnice. To część twojej legendy. Nie chcę legendy. Więc zakonnice, tak? Biły cię? A może próbowały czegoś nieprzyzwoitego? Nie, nie, nic z tych rzeczy. Chociaż zakonnice miały dużo swobody. Swoboda. Tak, to właśnie dlatego tato postanowił dać możliwość przekraczania całemu światu, żeby nikt nie mógł schować jej pod klosza, nie obłożyć podatkiem. Myślisz, że miał rację, kiedy opublikował plany Crockera? Może i tak. Powiedział, daję ludzkości klucz do nieskończonych światów. Koniec z niedostatkiem oraz miejmy nadzieję z wojną. Badanie tych wszystkich światów zostawiam twojemu pokoleniu. Choć prywatnie uważam, że spieprzycie to dramatycznie. Joshua, wracaj na pokład. Zagrożenie. Nazywam je ssawkami. Są podobne do ważek, do wszystkiego, co organiczne, pompują jad. Zaskakująco szybko rozbija komórki i człowiek zamienia się w worek zupy, który wysysają jak przez słomkę. Twój elektroniczny przyjaciel nie myli się co do zagrożenia, Joshua. Biegnij już. Bądź grzecznym chłopcem. Nie jesteś moim szefem, to na pewno. Jedyne, co możesz teraz zrobić, to mnie zabić, ale nawet wtedy nie staniesz się moim szefem. Masz rację, Joshua. Nie jestem twoim szefem i nie chciałbym nim zostać. No dobrze. Wrócę na pokład, ale pod pewnymi warunkami. Najważniejszym jest ten, że schodzę na ziemię i wracam, kiedy tylko zechcę. Zgoda? Próbujesz ze mną negocjować? Prawdę mówiąc, raczej stawiam żądania. A co do sali, mam przeczucie, że wkrótce znów ją zobaczymy, niezależnie od ciebie i twoich planów. Odszuka nas. Przecież wędruję samotnie, tak jak ty. Może wcale nie potrzebuję ludzi i nie zechce nas szukać. Nie potrzebuję ludzkiego towarzystwa, ale uważam, że pragnie ludzkiego towarzystwa. Skąd możesz to wiedzieć? Z tego, w jaki sposób ze mną rozmawiała. Słowa wylewały się z niej, bo musiały być wypowiedziane. Ci twoi wyjątkowi ludzie z gór Tybetu prawdopodobnie byli tacy sami, kiedy się spotykali. Bo ja jestem taki sam. Bo ludzka istota o imieniu Joshua co jakiś czas wraca do domu w odwiedziny, żeby być z ludźmi. Żeby być człowiekiem do cholery, nie precyzując tego zbyt ściśle. Mówiłem to już wcześniej. Podróże wyraźnie poszerzyły twoje horyzonty myślowe, a może i słownictwo. Zresztą jest coś jeszcze, Lobzangu.
Coś, czego nie dostrzegasz. Czy wyobrażasz sobie, że tylko przypadkiem znalazł się ze swoim ogniskiem akurat pod naszym kilem? No. Wiedziała, że nadlatujemy. Tego jestem pewien. Ona czegoś od nas chce. Problem tylko, czego konkretnie. To interesująca opinia. Rozważę ją. O, zmieniłeś głos. Tak, z samej rzeczy. Jest teraz ciepły i refleksyjny, nieprawdaż? Mówisz jak rabin. Uważam, że momenty wahania od czasu do czasu, a także lekki ton przyjaznego zaskoczenia dają efekt uspokajający i przyjacielski. Owszem, dają, ale chyba nie powinieneś mi tego mówić. To jakby iluzjonista tłumaczył, jak wykonuje sztuczkę. No dobrze. Wracam na pokład, ale zawarliśmy umowę. To miejsce jest jednak wyjątkowe wśród moich przystanków. Nazwałam je Szczęśliwym Portem. Najwyraźniej istnieje tutaj od dawna. Od bardzo dawna. Ludzie tak jakby sami tutaj trafiają. Wydaje się, że działa jak magnes. Zobaczycie. Magnes. Tak. Magnes na ludzi. Rzeczywiście. Coś w tym rodzaju. Ludzie trafiają tu od bardzo dawna, może od tysięcy lat. Oczywiście większa część mieszkańców, których widzicie, urodziła się tutaj, ja też. Ale zawsze dociera wąski strumień nowych przybyszów. Żaden z tych ludzi nie wie, skąd się tu wziął, lecz wszyscy opowiadają tę samą historię. Pewnego dnia byli na ziemi, na podstawowej, jak ją teraz nazywają, a potem nagle znaleźli się tutaj. Jak wiecie, zawsze serdecznie ich witamy. Możecie być pewni. Oczywiście w dzisiejszych czasach naukowcy wśród nas zaczynają popierać teorię, że istnieje jakaś fizyczna osobliwość. Tunel w przestrzeni, który ściąga te ludzi. No, w każdym razie żyjemy tu jak rozbitkowie, można powiedzieć. Choć trzeba też przyznać, że żaden marynarz z rozbitego statku nie wylądował na bardziej gościnnym brzegu. Tak. No, nie możemy narzekać. Nie możemy. O tym, co słyszymy, od niedawno przybyłych starsi mieszkańcy są na ogół zadowoleni, że ominęła ich większość aspektów XX wieku. Niektórzy uważają, że trafili do nieba. Od nich się dowiadujemy, jak sobie radzą wszystkie inne ziemie. Cieszą nas wszelkie nowe informacje, koncepcje, idee i kontakty. Ale z satysfakcją mogę stwierdzić, że tworzymy już własną kulturę. Fascynujące. Miejscowa ludzka cywilizacja tworząca się spontanicznie na rubieżach długiej ziemi. No. I nowa metoda podróżowania. Sposób ominięcia człapania krok za krokiem. Tak. Długa ziemia jest najwyraźniej jeszcze dziwniejsza, niż się wydaje. Badając to miejsce, wiele możemy się dowiedzieć o jej łączach. Jednak musimy dopiero się przekonać, jak użyteczne będzie to zjawisko. Użyteczne? Mniej, jeśli mamy do czynienia z ustalonym tunelem łączącym dwa stałe punkty. Jak królicza nora w Krainie Czarów. Jesteśmy tutaj z powodu ważnego problemu. A wy wszystko o tym wiecie. No, ta migracja troli. Niestety, Sari ma rację. Wyraźnie istnieje powód do niepokoju, problem. Niestety powoli narasta, lecz uważamy, że będzie miał poważne reperkusje na innych światach. Na długiej ziemi, jak ją nazywacie. Ale to może zaczekać do jutra, Sali. Cieszymy się, że jesteście. Naprawdę bardzo się cieszymy. Co on wyprawia? Drodzy przyjaciele,
mówiłem wam już, że wiele dowiedziałem się od troli. Wiesz, co ich niepokoi? Trolla, prawdopodobnie również elfy i inne typy humanoidów rzeczywiście przed czymś uciekają. Jednak nie przed czymś fizycznym. Chodzi o coś, co wnika im do głów, że tak powiem. Uczucie jest jak fala bólu, atak migreny i zalewa światy od zachodu na wschód. Czyli trolle rozumieją, co nadchodzi? Czy któryś z nich cokolwiek widział? O ile mogłem to ustalić, nie. Ale wyobrażają sobie, że to coś ogromnego fizycznie. Dla nich to połączenie czegoś realnego i abstrakcyjnego. Jak zbliżający się pożar lasu, być może ściana bólu. Powiem tylko, że jest jasne, iż mamy tu do czynienia z autentycznym zjawiskiem metapsychicznym. Oto moja hipoteza. Ludzie podobnie emitują w jakiś sposób swoje człowieczeństwo. Ale od dawna ewoluujemy na planecie całkowicie zalanej ludzkimi myślami, więc nawet tego nie zauważamy. Dopóki nie zniknie. Otóż moim zdaniem dawno temu takie stworzenia jak elfy i trolle, być może też inne ich odmiany, niekiedy pojawiały się na Ziemi podstawowej i niewykluczone, że pozostawały na niej jakiś czas. Stało się to źródłem mnóstwa legend i mitów, jednak działo się tak w okresie, kiedy populacja ludzka była stosunkowo nieliczna. Teraz planeta jest zasypana ludźmi po kolana, a dla istot, które na ogół przebywają w bezdusznym spokoju lasów i prerii, musi to być uczucie, jakby wszystkie imprezy nastolatków odbywały się równocześnie. O czym myślisz, Sally? To trochę naciągane. Jednak... Widzisz, jestem podobna do ciebie. Wracam do miasta, kiedy muszę, ale jestem tam nerwowa jak kot z długim ogonem w pokoju pełnym foteli na biegunach. To jak Zen. Prawie jak Lobsang. A jak jest u ciebie? Cokolwiek to znaczy, cokolwiek jest powodem, jednak odczuwam coś podobnego również tutaj na statku. Ucisk, który utrudnia dalszą podróż, staje się coraz silniejszy, im dalej docieramy na zachód. Teraz też go czuję. To jakby wewnętrzny wstręt. Mogę go wytrzymać, kiedy stoimy, ale trudniej go znieść, kiedy przekraczamy. Jest coraz gorzej. Coś na dalekim zachodzie cię odpycha? Tak. Czemu wcześniej mi nie powiedziałeś? Teraz ci mówię. No dobrze. Wierzę ci. Czyli to realne. Teraz przyznaję, jestem oficjalnie wystraszona. Oboje jesteśmy wystraszeni. Ale zmierzymy się z tym, prawda? Nie uciekniesz. Zwierzęta uciekają. Trolle muszą uciekać, ale my idziemy dalej, żeby zobaczyć, co nas przeraża i żeby to pokonać. Tak się zachowują istoty ludzkie. Tak. Dopóki to nas nie zabije. Rzeczywiście może się tak zdarzyć. Kawy zrobię. Słyszysz coś, Lobsangu? W częstotliwościach radiowych? Oczywiście, że słyszę. Coś nadaje koherentny sygnał w szerokim zakresie częstotliwości. Wydaje się, że próbuję używać języka troli. Skupię się teraz na dekodowaniu, więc wybaczcie. Co się dzieje? Czy jestem jedyną osobą tutaj, która nic nie słyszy? Czy ten sygnał dochodzi od tego czegoś pod nami? Jakiego czegoś? Tego czegoś. Lobsangu, działa twoja kamera na lewej burcie? Już działa. Moje sondy powietrzne są niedostępne, więc pole widzenia mam ograniczone. Wydaje się, że obiekt ma 37 km długości i około 8 szerokości. To jakieś stworzenie, Joshuo, bez wyraźnego odpowiednika na podstawowej.
wzdłuż jego boku zauważyłem kilka wyrostków zmieniających kształt i wielkość. Można pomyśleć, że to wystawa techniki. Widzę coś, co przypomina anteny, teleskopy, ale instrumenty przekształcają się jedne w drugie. To niesamowite. Nie potrafię ocenić zagrożenia. Nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego zdolne było do gwałtownych poruszeń, ale równie dobrze może nagle wytworzyć skrzydła i pofrunąć. Sally, widziałeś już kiedyś coś podobnego? A jak myślisz? O, właśnie, uścisnęliśmy sobie dłonie. Handshake za nami. O czym ty gadasz? O protokołach komunikacyjnych. Nawiązaliśmy kontakt. To ewidentnie zadziwiająca inteligencja, co poznałem natychmiast po samej teorii informacyjnej złożoności jej komunikatów. Jak dotąd dowiedziałem się jednego. Jej imię. Ma imię? Jej imię to pierwsza osoba pojedyncza. I zanim zaczniesz na mnie krzyczeć, Sally, dodam, że wiem o tym, ponieważ sama mi powiedziała w 26 ziemskich językach, w tym, co stwierdzam z dumą, po tybetańsku. Przesyłam jej informacje, a ona szybko się uczy. Ściągnęła już dużą część banków pamięci statku. Uważam, że jest nieszkodliwa. Co takiego? Coś żywego i rozmiarów niedużego jeziora tak naprawdę nie może być nieszkodliwe. Po co istnieje? A przede wszystkim, co je? Joshua. Spokojnie. Nie wiesz, z czym mamy do czynienia. Witaj, Joshua. Nie powiedziałem ci, jak mam na imię. Nie musiałeś. Jesteś Joshua. Jesteś Joshua. Jestem pierwsza osoba pojedyncza. Pierwsza osoba pojedyncza. Po co istnieje? Pierwsza osoba pojedyncza jest obserwatorem światów. Dobrze mówisz po polsku. Rozmawiałeś z tym? Z nią, nie z tym. Tak myślę, słyszałem własny głos zadający mi pytania. Chyba wie, co myślę. A raczej wie, co wiem. Nie mam pojęcia, czym jest, ale chyba chce się uczyć. W tej chwili jestem tak jakby przytłoczony zachwytem. Wracajcie na pokład. Pora na naradę. Była samotna w swoim świecie. Jedyna ocalała. Nie, to nie to. Pojawiła się jedna. Tak. Zawsze była sama. Z czasem na większości światów, a z pewnością na Ziemi podstawowej, złożoność i zorganizowanie osiągnęły etap, w którym indywidualne komórki mogły przetrwać bez pomocy. Wtedy na ogół startuje konkurencja. Na większości światów, ale nie na świecie pierwszej osoby pojedynczej. Nie. Ten twór... Ona, Lobzangu? Ona, tak. Rodzaj żeński jest całkiem odpowiedni, bo wydaje się wręcz ciężarna, pozornie zdrowymi, żywymi organizmami. Czego mogłoby chcieć takie stworzenie? To akurat wiem. Towarzystwa. Była samotna, chociaż nie zdawała sobie z tego sprawy, dopóki nie spotkała troli. Fascynował ją prosty fakt. To, że było ich więcej niż jeden. To, jak patrzyły na siebie, jak pracowały razem. Każdy z nich akceptował obecność innych. Nie były samotne jak ona. Miały siebie nawzajem. Zapragnęła tego samego, tej jedynej rzeczy na świecie, której jej brakowało. Potem troll podszedł do wody i nauczyła się przekraczać. Tak. Ten obiekt, który widzieliśmy, nie jest całą nią. Kiedyś wypełniała sobą ocean. To coś w morzu tutaj jest jej wyrazem, esencją. Formą na tyle zwartą, by mogła przekraczać. Powoli, ale pewnie zbliżając się do ziemi podstawowej. Bez wątpienia to ona jest przyczyną stampedy troli, być może innych form życia. Rozważam hipotezę, że na preświadome gatunki wywiera ten sam efekt, co wielka koncentracja ludzi. Wyobraźcie sobie grom jej myśli. Oto więc mamy wreszcie migrenowego potwora. Nic dziwnego, że trole uciekają. Chcę je tylko poznać, objąć. Nie ma złych zamiarów. Mówisz o niej tak, jakby była niemal ludzka. Takie miałem uczucie. Ale to tylko fragment całości. Chodzi o coś więcej. Ta świadomość, którą spotkaliśmy, jest tylko nasieniem, emisariuszem zintegrowanej biosfery, z której pochodzi. Jej celem jest, musi być,
transformacja biosfer kolejnych ziemi w kopię jej własnej, zniewolenie ich w całości. A dla podobnych do nas oznacza unicestwienie. Na każdej ziemi, do której dotrze, niesie ostateczny koniec indywidualności. I koniec ewolucji. W pewnym sensie wręcz koniec świata. Jednego świata po drugim, kiedy powoli przemieszcza się wzdłuż ich łańcucha. Jest niszczycielem światów. Pożeraczem dusz. Jeśli trolle wyczuły coś takiego, nic dziwnego, że są przerażone. Słuchajcie, czy wczoraj w nocy czuliście coś niezwykłego? W moim przypadku nastąpiła próba czegoś, co odebrałem jako hakowanie. Wierzę jednak, że bez złych zamiarów. Niczego nie skasowano, niczego nie zmieniono, choć sądzę, że uzyskano dostęp do niektórych banków pamięci, które zostały skopiowane. Takie jak? Informacje o trollach, o przekraczaniu. Dla mnie to jakby usiłowanie odzyskania wspomnień. Ja też przeżyłem półsenne marzenie. Znowu wyczułem samotność. Ja również. Ale w moim przypadku było to uczucie cudowne, jakby powitanie. Na tyle serdeczne, że miałabyś ochotę skoczyć do wody i zatracić swoją tożsamość? Bardzo przepraszam. Nie mam zamiaru lądować na tym pływającym stworze, ani stać się kolejnym eksponatem w jakimś wewnętrznym zoo. Na szczęście, Sally, zamierzam być jedyną osobą, która stanie na pierwszej osobie pojedynczej. Chcę porozumieć się z nią w pełni, zanim znowu podejmie swoją krokową wyprawę. Mam zamiar ją przekonać, aby zrezygnowała. A jeśli nie zawróci? Można ją powstrzymać? Świadomość kształtuje rzeczywistość. To jest główny przekaz mechaniki kwantowej. Uczestniczyliśmy w kreacji Ziemi podstawowej, naszego wyjątkowego pasma, naszego Jokera. Teraz poznaliśmy już inne umysły, elfów i troli i pierwszej osoby pojedynczej. Wydaje się, że miały jakiś udział w splataniu długiej Ziemi, tej subtelnej i cudownej kolekcji. Multiversum stworzonego przez wspólnotę świadomości, do której dopiero teraz zaczynamy się włączać. Tę wiedzę musimy przekazać na podstawową, Joshua. Jeśli zdołam się porozumieć z pierwszą osobą pojedynczą, której świadomość wszechświata przewyższa wszystko, do czego sami jesteśmy zdolni. No, w każdym razie o tym zamierzam podyskutować z naszą tłustą przyjaciółką. Nie planujesz powrotu, tak? Nie, Joshua. Nie. Podejrzewam, że to połączenie musi być długoterminowe, może nawet nieodwracalne. Mimo to muszę tak postąpić, gdybym został obezwładniony albo zginął. Iteracje mojej pamięci znajdziecie w różnych bankach aktualizowane co milisekundę. Dobrze, Lobzangu. Przypuśćmy, że uda ci się i skłonisz ją, by przestała pożerać światy. Co wtedy? Wtedy razem będziemy dalej prowadzili poszukiwanie prawdy ukrytej we wszechświecie. To brzmi nieludzko. Wręcz przeciwnie, Sally. To krańcowo ludzki cel. No cóż. Reszta należy do was. Jesteście niezbędni, żeby doprowadzić sterowiec na podstawową. Zaczekaj. Przecież bez ciebie Mark Twain straci świadomość. Jak może nas gdziekolwiek zabrać? Szczegóły, Sally. Pozostawiam to jako ćwiczenie dla was, a teraz wybaczcie. Muszę złapać tajemniczy, pływający, zbiorowy organizm. Jeszcze jedno. Zaopiekujcie się Szymi. Joshua. Nazywasz się Joshua Valiente. Ja? W jakim celu? Czy pan Joshua Valiente
Tak. To do pana. Proszę mówić, panie Lobsangu. Joshua? Czwórka Polskie Radio i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Długa Ziemia. Scenariusz i reżyseria Igor Brejdygant. Pomyślałem, że zaciekawi cię ten ślad człowieczeństwa. Poza tym czas wypróbować moją rezerwową jednostkę mobilną. To znaczy? Ciebie. Jesteś moim ostatnim zabezpieczeniem, Joshua. Dlatego cię tutaj ściągnąłem, a poza tym twój zestaw nie jest jeszcze kompletny. Chyba sobie żartujesz. Jest lżejszy niż wygląda. Spodziewasz się, że pójdę badać ziemię milion z papugą na ramieniu? Niech będzie papuga, jeśli musi. Nie spodziewałem się po tobie próżności, Joshua. Kto cię zobaczy? Poza tym będę widział to, co ty widzisz, słyszał, co ty słyszysz. A gdybyś wpadł w kłopoty? To co ona zrobi? Zniesie jajo? Po prostu noś ją, Joshua. Proszę. Zakładam, że wszystko to widzisz, Lobsangu. Są tu takie małe chorągiewki zaznaczające pierścienie słojów. Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Ale po co? Żeby na podstawie słojów drewna badać zmiany klimatu. Tak samo jak na podstawowej. Co ciekawe, takie badania wykazują, że odstęp między sąsiednimi światami jest zwykle rzędu 50 lat. Joshua, te stworzenia sunące ostrożnie w twoją stronę rozmawiają o tobie. Choć wątpię, żebyś cokolwiek słyszał, ponieważ mają bardzo wysokie głosy. Komunikacja między tymi istotami jest też dość złożona i zaczęła nabierać tempa, jakby dochodziły do jakichś wniosków. Ta rozmowa zanika i powraca, bo one bez przerwy przekraczają, tam i z powrotem. Są niemal zbyt szybkie, by dało się je zaobserwować. Stop, cofnij. Powiedziałeś co? Przekraczają? Przekraczające zwierzęta? To coś nowego. Owszem. Nawiasem mówiąc, nie widzę powodu do obaw. Nie widzisz powodu do obaw? Wiesz, wyglądają mi na zaciekawione, a nie głodne. Możliwe, że bardziej boją się ciebie niż ty w tej chwili ich. A co skłonny jesteś na to postawić? Moje życie na przykład? Pamiętaj już, że to ja zbudowałem Marka Twena. I on, to znaczy oczywiście ja, obserwuję cię bez przerwy. A skoro tak, czy... zechciałbyś teraz zaśpiewać piosenkę? Piosenkę? Jaką piosenkę? No, jakąkolwiek. Coś skocznego. Po prostu śpiewaj. Chwała wodzowi, bo wodza chwalić trzeba. Chwała wodzowi, bo pod to wodzem jest. Interesujący wybór, co ciekawe. Śpiewają do ciebie, wykorzystując częstotliwości, które uważamy za normalne, ale między sobą porozumiewają się ultradźwiękami. Wystąpili Arkadiusz Jakubik, Cezary Łukaszewicz. Słuchowisko zrealizowano na podstawie książki Długa Ziemia Terego Pratchetta i Stephena Baxtera. Wydawca Pruszyński i spółka. Scenariusz i reżyseria Igor Brejdygant. Wyprodukowano w koprodukcji z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.